Ile lat już minęło od Młodych Wilków? Od Młodych Wilków minęło 19 lat. To jest długo. To jest długo. Wiesz, że ostatnio telewizja powtarza. Znaczy wiesz, ja to wiem z tego powodu, że dostaję za X-u wydruki i to jest dla mnie coś niewiarygodnego, bo ja tak naprawdę nie wiem, ja fajnie, bo dostaję czasami w nocy, bo wilki powtarzają często nocą. Dostaję od znajomych, że widzę cię, coś tam, coś się podśmiewają, ale dużo jakby cały czas sympatii i później mam te wydruki i wiem, że one ciągle po nie wiem, kilkanaście razy w roku powtarzane są na różnych telewizjach. Mega satysfakcja dla mnie, mega. Kolejne pokolenia ludzi, którzy poza tymi wszystkimi, którzy mówią, że się wychowali na Wilkach, zwracają się do mnie, że widziałem, fajnie, naprawdę. I dużo, dużo w odróżnieniu od tych wszystkich, którzy nie mogą się pogodzić z tym, jak można tyle lat temu zrobić film i być nadal popularnym, to ci wszyscy, którzy są odbiorcami, są mega zadowoleni i to jest dla mnie duża satysfakcja. No i dodatkowa kasa. Tak. Średnio za powtórkę filmu w telewizji dostaję od 20 do 70 zł, tak więc odpowiedz sobie sam. No ale wiesz, no jeżeli tak powtórzą przez 10 lat, po 5 razy w roku. Nie, no to tak. No, coś się zbierze. No coś się zbierze. No nie, no oczywiście, że tak. No wiesz, od ziarka do ziarka uzbiera się miarka, jak to mówi przysłowie stare. Jak wspominasz współpracę z Anną Muchą? Wówczas, bo dzisiaj jest wielką gwiazdą. Ja wspominam Anię Muchę w taki sposób. Ja nie wiem, czy ona wtedy chyba, jak żeśmy grali Wilki, ona miała 15 lat, czy 16. Tak więc my już żeśmy byli, bo ona gra w drugich Wilkach, czyli my byliśmy już tymi rozchuśtanymi wilczurami po pierwszej części, którzy mieli duży apetyt na życie i na zabawę, będąc kolejny raz w Szczecinie, będąc kolejny raz w Międzyzrojach. A Ania była taką dziewczynką, którą pamiętam, jak przed zdjęciami my żeśmy wracali z miasta na śniadanie, to w takim pensjonacie, w którym żeśmy mieszkali, pamiętam, Ania schodziła w takiej piżamce w misie po schodach, no i coś tam, jak próbowała słuchać naszych nocnych opowieści, to żeśmy wyciszali głos, żeby nie gorszyć naszej młodszej koleżanki. A była już wówczas kobietą? Czyli nie, bardziej dziewczynką. Nie, no była dzieciątkiem, tak jak powiedziałem, we flanelowej piżamce, pamiętam takie spodenki, zapinaną na guziczki, ona taka schodziła, no dzieciątko, no, dzieciątko. Jak oceniasz jej karierę z tej perspektywy tylu lat? Chyba jednak coś tam jej się udało. Znaczy wiesz co, jakby ja nie wiem, co ona, jakie ona miała zamierzenia, czego ona oczekiwała od życia i czy czuje się z tym dobrze i to zrealizowała. Jeżeli założeniem i zamierzeniem było to, że będą pisać o każdym jej, że tak powiem, spojrzeniu w prawo, w lewo i zrobieniu 5 kroków do przodu i 5 kroków do tyłu, wszystkie portale i gazety i będą jej fundować samochody, ciąże w prywatnych klinikach. Jeżeli to było to zamierzenie, gratuluję i to jakby gratuluję konsekwencji i osiągnięcia celu. Rozwinęła się od tamtej pory? Jak myślisz? No, rozwinęła się w tym świecie show biznesu, tak? Czy się rozwinęła jako aktorka? Nie wiem, czy ona chciała być aktorką, czy ona chciała kreować, czy ona chciała po... Może wystarczy jej to, że jest celebrytką? Może wystarczy, tak więc nie mnie to oceniać. Ja mówię, to wszystko zależy, czego oczekiwała. No dzisiaj jakby... Włączając internet i patrząc po portalach, możemy wiedzieć o każdym jej ruchu. Jest jeszcze parę takich, nazwijmy to, gwiazd, o których wiemy wszystko dosłownie, czy weszli, czy wyszli, czy ma bluzę, czy ma brzuch, czy nie ma i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli komuś o to chodziło i sprawia mu to satysfakcję, taki trochę ekshibicjonizm, nie dla mnie jakby bije tylko brawo.